Cześć wszystkim, witam Was na kanale Skeczkam. Ja jestem Kam i dzisiaj po prawie 10 latach zrobimy redraw pracy, który narysowałam jako dziecko. A ta praca jest paskudna. O, bardzo paskudna. Zapraszam. I warto wspomnieć, że ten progres, nie wiem, czy można go określić jako 10-letni, dlatego że przez mniej więcej połowę tego czasu ja nie tworzyłam aktywnie, w sensie coś tam kiedyś w szkole sobie narysowałam, coś na plastykę, no raczej tak standardowo, prawda? I dopiero jakieś 4-5 lat temu zaczęłam traktować to naprawdę na poważnie i zaczęłam się naprawdę uczyć, ćwiczyć i próbować. I mimo wszystko dalej sądzę, że Kinga z kanału Blondynki też grają, dalej nie byłaby pocieszona tym, co się tu dzieje. Ze względu na to, że ja jestem samoukiem i ja nie wiedziałam jeszcze wtedy, nie orientowałam się, że trzeba zacząć od, wiecie, od brył, od części składowych i tak dalej, więc po prostu wzięłam sobie taką książkę do anatomii i zaczęłam po kolei z niej jechać. Znaczy, no wiadomo, to jest lepsze niż skakanie kawałek po kawałku, ale mimo wszystko to raczej było takie wypracowanie na własnych próbach i błędach, aniżeli takie uczenie się tak, jak powinno się. Więc nie wiem, czy ten 10-letni, a tak naprawdę 4-5-letni progres jest relatywnie dobry, czy tylko ja sama siebie mocno krytykuję i nie mogę po prostu znieść tego, że jest słabiej niż bym chciała. I hate myself. Ja naprawdę nie pamiętam, dlaczego ja te 10 lat temu narysowałam coś takiego, w sensie taką postać. Dlaczego w ogóle, jak na to wpadłam? Pewnie gdzieś to zobaczyłam, ale no nie pamiętam tego, żebym wcześniej widziała coś podobnego. Na pewno nie byłam takim geniuszem dziecięcym, który to sobie wymyślił. I pamiętam, że nie wzorowałam się kompletnie na niczym, po prostu usiadłam i chciałam być niczym Picasso i wszyscy inni, ale nie wiedziałam, że oni się na pewno też na czymś wzorowali. Po prostu chciałam być znakomita i stworzyć coś sama i żeby to było zajebiste. No i jak wiecie i widzieliście, nie wyszło to zbyt dobrze. I teraz też chciałam, żeby to było maksymalnie nastawione na moje zdolności przy tworzeniu szkicu. Wzorowałam się na swoim zdjęciu, ale później już jak tylko zakończyłam ten pierwotny szkic, zostawiłam to i mówię, dobra, zawierzę swoim wypracowanym w pocie czoła zdolnością. No. I no, widzicie progres, postęp i tak dalej. Ta praca była dla mnie sporym wyzwaniem, dlatego że, tak jak wiecie lub nie, ja specjalizuję się, może to jest złe słowo, lubuję się w tworzeniu portretów. Dla mnie twarz, skóra to jest taka najfajniejsza zabawa, najlepiej się przy tym bawię. A tutaj jednak mam całą sylwetkę. W dodatku taką troszeczkę bardziej złożoną, ponakładaną na siebie kończyny, skróty perspektywiczne i inne pierdoły. Więc to było dla mnie już trudniejsze. Tym bardziej, że ja przez ostatni mniej więcej rok głównie tworzę na tablecie. Więc to nie jest już tak łatwo, bo trzeba używać gumki, trzeba myśleć, trzeba uważać, żeby źle nie postawić kreski, bo nie da się jej cofnąć. To nie jest tak łatwo, że i koniec. Ile razy ja chciałam na tej kartce właśnie użyć tych dwóch palców, żeby cofnąć albo, nie wiem, przesunąć coś, przyciemnić, rozjaśnić, no tam majstrować przy tym. No nie da się, bo to kartka, nie tablet. A co do samej kartki? Pierwotnie ta praca powstała na jakimś półśliskim Bristolu, czy kartonie jakimś, czymś takim. Troszeczkę to było większe od A3, z tego co pamiętam. I dla mnie to wtedy była praca wielkoformatowa. Ja byłam taka wspaniała, że powinni mnie w Louvre wieszyć za szybą pancerną. Tak. A dlatego teraz też postawiłam na to, żeby zrobić troszeczkę większą pracę i użyłam kartki wielkości A3. Żeby mogła sobie spokojnie na niej tutaj majstrować, bajerki jakieś kręcić i tak dalej. Ale zarazem, żeby to nie była tak ogromna praca, żebym ja się przy tym zamachała na śmierć. A i tak zeszło mi dosyć sporo czasu na niej. Bo też wielu rzeczy nie nagrywałam, typu jakieś tam drobne poprawki. W międzyczasie jak mi się bateria ładowała, a ja byłam w trakcie
już w sztosie rysowania, to tam, wiecie, troszeczkę tu sobie pędzelkiem coś podjechałam, tu lekko przymadzałam, takie pierdoły, ale na to też schodzi czas, prawda? Więc jakby zeszło trochę. Powiem wam szczerze, że już zapomniałam, jak przyjemne jest siedzenie tyle godzin nad kartką i po prostu tworzenie. Ja naprawdę w ostatnim roku nie miałam na to czasu, już w ogóle dosyć dawno nie miałam czasu na to, żeby usiąść po prostu i przez wiele godzin tworzyć. I to, że teraz jesteśmy wszyscy zmuszeni do siedzenia na tyłku w domu, to jest... Z jednej strony to ja nie narzekam, bo mam czas, żeby tworzyć. I jest to przyjemne przede wszystkim. I ogólnie to jest ciekawe, bo ja jestem przyzwyczajona do tego, że kładę się dosyć wcześnie teraz spać. Jestem taka stara, że kładę, że o północy to już śpię. I kiedy ja sobie tworzyłam już którąś godzinę z rzędu, to mój organizm zrobił takie: halo, spać! Chociaż ja jakby mentalnie mogłam jeszcze siedzieć, tworzyć, to już mój organizm powiedział: nie, dobra, dosyć, śpimy. I tak teraz sobie myślę, że muszę chyba kiedyś zrobić taki maraton, taki 24-godzinny maraton tworzenia i przez te 24 godziny ciągiem będę tworzyć. Można by było też do tego paru artystów zaprosić, tak żeby każdy z tego nagrał jakiś filmik, albo zrobił live'a, 24-godzinnego live'a, albo coś w tą stronę, to nie jest głupie. Ale dobra, wracamy do tematu, bo ja już troszeczkę odjechałam. Wiecie co? Co jest ciekawe, największym wyzwaniem w tej pracy nie były wcale skrzydła, czy dłonie, czy nie wiem, ubranie. Największe, poza oczywistymi włosami, których nie potrafię rysować, sprawiły mi stopy, z którymi też zawsze miałam jakiś problem. I co jest wybitnie zaskakujące w moim przypadku, była to twarz. Gdzie ja twarze naprawdę często rysuję i ja lubię je robić, to tutaj nie do końca jestem zadowolona z tego, co tutaj wyszło. Poprawiałam to, później wyłączałam nagrywanie, gafiłam się w to pół godziny, żeby znaleźć ten błąd, który mi nie pasuje. Naprawdę dużo czasu spędziłam na tym, żeby gapić się na tą pracę i po prostu zrozumieć, co jest nie tak. Ale no nie wiem, no po prostu to już zostawiłam, bo mówię, no ile mogę się gapić w kartkę i nic nie myśleć, no ile. A jeżeli ktoś chce się w jakiś sposób, nie wiem, przyczepić albo coś do tego, że rozmazuje ołówek, tutaj, gdzieś tutaj załączam link do filmiku, w którym mówiłam coś na temat rozmazywania ołówka i co ja na tym sądzę. Także jeżeli chcecie poznać moją opinię, to sprawdźcie. A na koniec, dajcie mi znać proszę, czy wy też robicie sobie czasem jakieś redrawy swoich wcześniejszych prac, czy widzicie u siebie spory postęp w tworzeniu, czy macie jakąś pracę, która jest tak turbo stara i strasznie się jej wstydzicie, chociaż mieliście prawo nie umieć, bo byliście młodzi? Piszcie. Cześć! I jeżeli ci się podobało, zostaw komentarz, łapkę w górę lub subskrypcję. Ja nie namawiam, rób jak chcesz, nie ma żadnego przymusu. Okej, jeżeli to zrobiłeś, jesteś na bieżąco. Cześć!